Opłatek, symbol pojednania i przebaczenia. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w kieleckim ratuszu odbyło się spotkanie władz miasta, radnych, przedstawicieli instytucji oraz jednostek podległych urzędowi miasta, a także osób reprezentujących lokalne media. W uroczystości wziął również udział biskup Jan Piotrowski, który przekazał wszystkim życzenia i poświęcił opłatek. Dla wszystkich, którzy cieszą się łaską wiary i szukają prawdy, okres adwentowy, a szczególnie ten bożonarodzeniowy, kieruje nasze myśli do Betlejemu. Nie tyle do miejsca, ale przede wszystkim do osoby Jezusa Chrystusa, bo jak napisał w encyklice o świecie wiary papież Franciszek, Bóg chrześcijan jest Bogiem nie tyle miejsca, ile osób. I kiedy my sami rozpoznajemy się w tej religijnej rzeczywistości, szczególnie podczas spotkań wigilijnych, chcemy zaczerpnąć tego źródła Bożej miłości, przede wszystkim pokoju serca, bo nie będzie globalnego pokoju bez tego, co dzieje się w ludzkim sercu, w tych zwykłych gestach życzliwości, zrozumienia, pojednania czy przeproszenia. Niech biały chleb, który zawsze jest symbolem Jezusa Chrystusa, a także symbolem ładu, porządku, sprawiedliwości, dzielony z miłością, daje nam satysfakcję za to, że stanowimy dziś tę wielką rodzinę w tym miejscu, tak ważnym dla tego miasta i dla jego mieszkańców. Życzę wszystkim Państwu radości bożonarodzeniowej, ciepła rodzinnego i Bożego błogosławieństwa. Wszystkim obecnym życzenia złożył również prezydent miasta Wojciech Lubawski. Składam wszystkim Wam, Waszym rodzinom, współpracownikom, bo przecież nie wszyscy tutaj z urzędu są tylko reprezentanci. Przekażcie moje najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie opłatkowe było okazją nie tylko do składania sobie życzeń, ale również rozmów i refleksji na temat kończącego się roku. Rok jak każdy inny, bo mieliśmy taką samą dużą ilość roboty, ale rezultaty w tym roku były bardzo fajne. Udało się otworzyć aptekę wyobraźni. Z nowym rokiem będziemy mogli w niej rozpocząć systematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, a więc to, co jest najważniejsze w naszej działalności, czyli wykształcenie tego nawyku obcowania z kulturą i obcowania z przeszłością, a jednocześnie zwrócenie się ku przyszłości. Myślę, że uda nam się jeszcze lepiej w przyszłym roku niż w tym. W zasadzie mogę powiedzieć tak z dużą satysfakcją, że wszystkie założenia, które na początku, rok temu sobie postawiliśmy na 2014 rok, udało nam się wszystkie zrealizować. I to jako skarbnik tego miasta mogę powiedzieć rzeczywiście z dużą radością. Oczywiście kosztowało nas to dużo pracy. Ja myślę, że i mieszkańcy też ocenią pozytywnie to wszystko, co się działo. Oddane było w mieście dużo bardzo ciekawych, oczekiwanych inwestycji. Dużo dobrego robiliśmy jako miasto dla mieszkańców. Myślę, że zadania również były wykonywane dobrze i no, dobrze, ponieważ no, na więcej nie było pieniędzy, ale te, którymi dysponowaliśmy, chyba były optymalnie wykorzystane. Generalnie muszę powiedzieć, że zadowolona jestem z tego roku. Budżet inwestycyjny mieliśmy dość skromny, ale udało nam się wszystko zrealizować. No tak, naszą taką priorytetową inwestycją to jest budowa ogrodu botanicznego i tu muszę powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy, powstały nowe drogi, powstały nowe nasadzenia, także generalnie muszę powiedzieć, że 2014 rok zaliczyć do udanych lat. Dla wielu jest to również chwila do zatrzymania się w codziennym biegu, wspomnień i rozmów o samych świętach. Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim święta chrześcijańskie, więc musimy pamiętać, że Pan Bóg się rodzi, przychodzi do nas ze swoją miłością, przynosi nam swoje dary, pokój, miłość, radość, taką wyjątkowo ciepłą atmosferę, która kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem. To właśnie wynika z tego, że Pan Bóg nas kocha i przychodzi nam tą miłość objawić. I tego wszystkim Państwu życzę.
Dla mnie święta to choinka, prezenty, pyszny karp, ale przede wszystkim ciepła rodzinna atmosfera. No i śnieg, pełno śniegu za oknem, bałwany, sanki, narty. Szkoda, że tego ostatniego w tym roku nie ma, no ale miejmy nadzieję, że jednak pogoda się nad nami zlituje i ten śnieg będzie. Nasza redakcja składa wszystkim Kielczanom życzenia spokoju, radości oraz świąt pełnych rodzinnego ciepła.